Cześć wszystkim, nazywam się Monika Rajska i zapraszam Was na trzecią myślonotatkę. W dzisiejszej myślonotatce chciałabym poruszyć temat związany z takim ludzkim poczuciem własnej wartości, a konkretnie chciałabym ująć ten temat bardziej globalnie, czyli jak cywilizacja ludzka o sobie myśli. Tutaj się oczywiście można by pokusić o grupowanie sposobów myślenia. Jedna grupa uważa, że niszczymy planetę, jesteśmy zupełnie niesprawiedliwi dla siebie, nie lubimy siebie itd., itd. Druga grupa zarabia kasę. Trzecia grupa z kolei to jest taka grupa trochę takich odbiorców obydwu poprzednich grup. No ale tak mniej więcej, tak na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Natomiast tutaj chciałabym jak gdyby zwrócić Waszą, naszą uwagę trochę na to, na parę takich różnych elementów, których tak na co dzień może sobie nie zdajecie z tego sprawy. Pierwszym takim elementem jest fakt, że możemy siebie ocenić, kiedy mamy punkt odniesienia. Czyli jeżeli ja na przykład się do kogoś porównuję, to wtedy wiem o tym, że no, co ta osoba ma lepsze ode mnie, a co ja mam lepsze od niej, nie? Generalnie ten moment porównywania się jest bardzo ważny, bo, ale aczkolwiek niestety nieprawidłowy. Natomiast to porównywanie się daje tą taki właśnie taki moment takiego właśnie no punktu odniesienia, moment, kiedy my siebie potrafimy jakoś tam zweryfikować swoją własną wartość, ocenę. Dobra, a teraz Wam przedstawię inny taki moment. A co by było, gdyby się okazało, że ten punkt odniesienia, którego przyjęliśmy, jest niesłuszny. Jakby to, co oceniamy, jest na podstawie bardzo często naszych nieciągłości. Więc jak gdyby ten moment, kiedy nam się wydaje, że coś jest takie albo inne, bardzo często może być po prostu błędem. My oceniamy rzeczywistość swoją poprzez bardzo często własne nieciągłości, czyli poprzez to, że nie wiem, czegoś mi brakuje. Musicie na to zwracać uwagę, że podczas takich braków, podczas takich odczuć zazdrości czy jakichś smutków, czy takiego poczucia beznadziejności w stosunku do innych, tak? To poczucie beznadziejności nie wynika z tego, że wy jesteście rzeczywiście beznadziejni, tylko że wasza jakaś treść ma dziurę i jest jakby niedostosowana pod kątem do innych treści, co daje relatywnie poczucie takiego niedowartościowania, niespełnienia, niekompletności. Czyli tak jakby zawsze ktoś jest lepszy, ale okej, to jest w porządku, bo tak się mówi, że jak mam pierwszy milion, to i tak mam nic, bo ktoś ma obok mnie 2 miliony. To w ogóle nie o to chodzi. Właśnie się macie nie porównywać i łapać to poczucie własnej wartości od środka. To jest bardzo ważne, żeby budować to poczucie od czakry serca, właśnie od środka. A dlaczego to jest takie ważne? A widzicie, ponieważ ziemianie tudzież ludzkość, żyje na planecie jakby w systemie zamkniętym. Co to znaczy? To znaczy, że oficjalnie większość z nas, przynajmniej podejrzewam również, jakby nie ma tego tematu obcych cywilizacji u nas, tak? Czyli gdzieś tam pewne grupy wierzą, że są, inne grupy się nawet kontaktują, ale generalnie żyjemy w cywilizacji, która no, nie posiada otwartych czy oficjalnych kontaktów z obcymi. To jest jakby jasne. I teraz dobra, no więc w związku z tym, na podstawie tych poszlak, które niektóre grupy są w stanie szczytywać, czy gdzieś tam pracować z obcymi, nam się zbudowało przeświadczenie, że obce cywilizacje są na pewno super rozwinięte, dużo wyżej niż my, a my to jesteśmy w ogóle dość prymitywni. I właśnie tutaj powstaje ta, z tego między innymi tutaj się spotyka ta grupa, co mówi, bo my niszczymy planetę, zabijamy zwierzęta, eksploatujemy tą przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. I oni się tu spotykają w tym jednym miejscu, nie?
tamta grupa, aha, jest jeszcze właśnie grupa odnośnie obcych, drugi wątek z obcymi, że obcy są źli, że jaszczury, że mają, robią nam inwazję, że nas porywają, wkładają nam implanty, męczą nas i tak dalej. I to też jest taka grupa. I ta grupa z kolei boi się wszystkiego i oni w ogóle, najchętniej to by odrzucili w ogóle opcję obcych. I jest jeszcze trzecia grupa, która twierdzi, że UFO nie istnieje, natomiast jakby korzysta tam, gdzie dwie poprzednie grupy siedzą w domu i nie wychodzą, i bo tak. Jedna ta grupa rozwijających się, niszczymy planetę, rozwijamy świadomość, obcy są cudowni. Druga grupa, która twierdzi, że obcy są straszni, to lepiej w ogóle siedzieć i nie wychodzić. I ta trzecia grupa wtedy jakby organizuje Matrix. Ja już o tym mówiłam wcześniej, ale bodajże poprzednie myślę o notatce, gdzie wspominałam o tym, że ważny jest ten system wartości, który my się w tej chwili gdzieś poruszamy, bo on jest takim wyznacznikiem tego naszego wektoru, tego kierunku, w którym będziemy szli. Ale ani jedna grupa, ani druga grupa, ani trzecia grupa nie mają racji, ponieważ dla większości obcych cywilizacji Ziemianie są mega inspirujący. Słuchajcie, Ziemianie jak na cywilizację, która jest zamknięta, czyli jak gdyby ciągle przerabiamy tylko te same treści wokół nas, tak? Jakby nie mamy możliwości skontaktowania się z kimś innym, a więc też nie mamy możliwości ściągnięcia jakichś innych pomysłów od kogoś. Ja już nie mówię o technologii, tylko chociażby takie podpatrzenie, jak ktoś inny sobie z czymś tam poradził. My sobie od początku do końca radzimy sami. Teraz mi powiecie, tak, ale tam się przecież obcy kręcą. Kręcą się obcy. Ale to nie jest takie oficjalne, to ma dużo, dużo mniejsze znaczenie, dużo mniejszy wpływ, niż by to miało, gdybyśmy oficjalnie żyli w tak zwanej kosmicznej rodzinie. No więc to, że gdzieś tam są i część naszej technologii, której na przykład teraz korzystamy, oglądając ten filmik, to też nie jest do końca ziemska technologia. Ale okej, to nie o to chodzi. Natomiast to, że Ziemianie tworzą piękne rzeczy, tworzą, optymalizują swoją produkcję, tworzą na miarę swoich potrzeb coraz lepsze, coraz ważniejsze, coraz większe i coraz piękniejsze elementy, to jest fascynujące. I wierzcie lub nie, ale naprawdę nie ma tego algorytmu w innych cywilizacjach, bo my jesteśmy tak twórczą rasą, my sobie tak świetnie radzimy, pomimo mega trudnych warunków, w którym prowadzimy tą cywilizację, że spójrzcie na to z tej perspektywy. Owszem, mamy problemy. Stąd będzie ćwiczenie dla Was, które sobie zrobicie. Natomiast ta kreatywność i ta taka umiejętność wyciągnięcia sobie wniosku z doświadczeń, z trudnych doświadczeń, ponieważ rzeczywiście nie pomagają nam tutaj, nikt nam tu nie pomaga, a my musimy sobie sami radzić, to jest ten moment samodzielności i ta, jak myśmy sobie poradzić z tą samodzielnością jako ludzkość, jest naprawdę, uwierzcie mi, fascynująca i dlatego Ziemianie są tacy cenni i są w centrum zainteresowania tak wielu. Pewnie słyszeliście, albo ci, co się interesują tematem, słyszeli o tym, że wokół Ziemi jest teraz dosyć dużo statków obcych. Faktycznie tak, ja również je odczuwam, że one są. I dlaczego Ziemianie są w takim centrum uwagi? Dlaczego tak bardzo wielu cywilizacjom zależy na naszym istnieniu? Przecież tak naprawdę to jest bardzo młoda cywilizacja, która de facto jak wiele innych, a właśnie, że nie. Bo w Ziemianach jest pokładana w pewnym sensie nadzieja, że skoro my mamy tak wysoki poziom kreacji, to my mamy szansę na wytworzenie tak unikatowych algorytmów, które, uwaga, de facto mogą mieć wpływ na cały sektor nasz. Czyli my możemy podnieść naprawdę całą przestrzeń wyżej. Tylko żebyśmy my to zrobili, to musimy się właśnie skupić na tym naszym wnętrzu i przestać się porównywać. Chociaż z drugiej strony, to, że my się porównujemy zawsze pod kątem tego, czego nie mam i co muszę mieć, to właśnie był przez wiele, wiele lat motywator. To właśnie powodowało, że ja muszę być lepszy, ja muszę być najlepszy. Właśnie taka rywalizacja, która była do tej pory na Ziemi, między innymi uruchomiła tą kreację. Ale ta kreacja, która mogła zostać wytworzona jak gdyby w tym momencie, właśnie się zakończyła. Czyli tak, myśmy już wyciągnęli wszystko na tym, co można było zrobić na zasadzie systemu zamkniętego. Stworzyliśmy już praktycznie wszystko, już teraz tylko tak się odgrywamy, odtwarzamy i poprawiamy coś, co już było poprawione. I dlatego teraz
przyszedł czas na ten proces, żebyśmy my wyszli na zewnątrz, żebyśmy my mogli wyjść na zewnątrz, żeby się poinspirować naszym otoczeniem, poszukać nowych wyzwań, bo tu na Ziemi już de facto wszystko, co mogliśmy, na ten nasz poziom, który mamy na dzień dzisiejszy, żeśmy osiągnęli. I teraz następne rzeczy, które również z Ziemią będziemy osiągali, będzie, do tego jest potrzebna nowa technologia. Także chciałabym, żebyście ćwiczenie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tak utożsamcie całą ludzkość z jednym człowiekiem. Po prostu jeden człowiek. Zróbcie z całego tego feelingu, jaki jest wasz feeling w stosunku do ludzkości. Uchwyćcie w jednym człowieku i sobie z nim porozmawiajcie. Jaki ten człowiek będzie? Jakie będzie miał cechy? Jakie będzie miał cechy charakteru? Jakie będzie miał? Jaki będzie miał sposób bycia? Jaki on będzie? O czym byście chcieli z nim porozmawiać? Także zapraszam was do tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten filmik. Zapraszam was do subskrybowania kanału, a także komentujcie, lajkujcie i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!